to co? Jakie tak? Patrzy też? Jakie niepokojenie? Przecież nie wykazał się fakturami, wyłudził 200 zł na poczet zepsutego auta. Przecież nie wiedzieliście o tym dokładnie. To jest bzdury opowiadać. Tak, to nas chyba tutaj wysyłamy tylko pouczenia i to nie wiem, co to jest. Aha, i teraz, czemu mi rozpierdoliliście tego wieczora? To wy byliście? Tak, to mi rozpierdoliliście. Tu jest burza. To wy byliście czy nie? Tu sprawę. Wy byliście czy nie? Ty byłeś? Przesłuchuję was też. Tam się spokojnie. Kto wczoraj to był i rozpierdolił te drzwi? A to co? To nie widzisz. No. Ty waliłeś drzwi też? No. Chce pan zostać przedstawiony czy nie? Kiedy? Gdzie? No tutaj. No to na korytarzu? No dobrze. Dobra, wchodzimy. Tak jak mówię, ale czemu do kamer nie macie? I czemu w ogóle chodzicie po cywilu, jak to jest na wykruszyć? Nie pana to dziękuję. Mówi, bo płacę za to. Podatki wam płacę, z tego żyjecie, nie? I twoje pan chory żonę w tym miejscu. Pytam się, kto za te drzwi odpowiada. Te drzwi spłoczone. Kto nawaliła pani? Kto wymyśliliście ze drzwi? Tu nie ma nagrania na YouTubie? Dobra. Powiedziała wyraźnie, bawecie przestępcy, które wchodzą i to, legitymowaliście się przed nią czy nie? Wiecie jak was wyrobiła czy nie? Przedstawiałem się i powiedziałem, że czynności jakieś. No ale to czemu rozwala drzwi? Nie rozwala. I kopie drzwi. O. Nie zawsze. Teraz pierwszy ty. Panie Konradzie, potrzebowałbym... Idę po dokument. Ten wali czy który wali? Dobra, zapraszam panie Konradzie. Panią również. To byli oni czy nie? Zdaje się, ale... No właśnie. No właśnie, no to świadek jest wiarygodny. Nie naprawdę. No. Naprawdę. No. Ja tam zobaczę. Dobra, panie koronie. No. Przysłuchujemy. Tak? Przysłuchujemy się. Czyli o Wawrzyczka poszła, co niepokojenie, gdzie tam jest nagranie, no przecież widzicie i czy... No, następny Konrad. Serio tu pierwszego pójścia. Tylko, że... Czekaj, ja tylko chcę... Szóstkę też mam, tak? Tak, tak. Aha, właśnie, zadzwonimy przy okazji do oficera dyżurnego policji. Mhm. No. Z pytaniem? Kim właściwie jesteście, bo ja sądzę, że to... Aha, i czemu zostawiliście jakieś tam wezwanie? Jak wy to zostawiliście? Wiecie, że będziecie mieli teraz problemy, tylko czy wezmę fajki. Włączył się. Dobra, dzwonimy do oficera dyżurnego policji. Komendy Stołecznej pierwszego? Komendy miejskiej. Nie, Komendy Stołecznej. Miejska. Barski, kurwa. Barski, najlepszy szef policji. To na YouTubie moim. My się nie boimy z komendanta. No, no właśnie tak właśnie macie. I robią co chcą. I tym liczą. Byłeś przy tym, słyszałeś co się działo. A Halina ich zidentyfikowała. Ty jeszcze widzisz, bez mundurów. Idą na wykroczenie, przesłuchują to, co ty jesteś. Z kryminalnej czy ty prowadzisz prewencję? Wykroczenie czy co ty robisz? Dział prewencji. To czemu w mundurze nie jesteś? To zabrakło kasy? Ponad jest pan interes za swój. Jest właśnie interes, bo za co ja płacę podatki? Czemu nie jesteście ubrani, umundurowani? No. Aha, ten dowód. Tak, dowodzik. To są pana prawa i obowiązki jako osoby. Ty będziesz pisał wniosek zawiadomienie zawiadamiającego o niewniesieniu wniosku karania, tak jak sztabowy się raz do gdzie. Ty obsypywał, mimo że były wykroczenia. Nawet mnie nie denerwuj, człowieku. Czyli widzisz, powiedział dobrze, czyli napiszę to. No, to widzisz, potwierdza wszystko, nie? No. Aha, dobra, to dzwonimy. Otwórz trochę okno i skręcij fajkę. Nie ma czasu. Dobra, co to chciałem? Aha, oficer dyżurny policji. A jak tam ten dzielnicowy? Co? Ale ten, co wcześniej był ten. Nie wieczorek, tylko jak tam się tam nazywał? Zapomniałem, Krzysztof. Aha, tutaj Pawełczyk. Gdzie on teraz jest? No, dzięki mnie. Przyszedł tu i pożegnał do popełnienia przestępstwa. Na moją niekorzyść. Tak, no tak, ty właśnie jesteś. Teraz mi będą odpowiadać. Ludzie do
i ważą bez mundurów i Halina mówi wyraźnie na YouTubie, że to nie byli żadni policjanci, no. A już była afera, że się podszywają pod was, bo nie chodzicie w mundurach. No. To nie czytacie gazet? Jakie były afery niedawno? Że się poszył na Stawowej i chciał wyłudzić 100 tysięcy, tam 50 tysięcy. A ten wyłudził 200 zł. Dobra, co tam pan ma na mnie? Jak on tu uzasadnił? Dyżurny oficer policji, kontakt. Telefoniczny. Trzymaj. No mam.